Kochani, chciałbym, żebyśmy, jakoś tak mnie zasłania troszkę, otwarli swoje Biblię. To takie pierwsze, albo wzięli do rąk swoje Biblię. Bo ja przeczytam parę fragmentów, ale fajnie to jest tak popatrzeć na szerszy kontekst tego, nie da się. Zerknijcie okiem do przodu, do tyłu, od razu więcej gdzieś tam się skojarzy. Pierwszy fragment, który chciałbym, żebyśmy razem prześledzili, to jest z Dziejów Apostolskich, z 13 rozdziału. Tam jest 13 rozdział, konkretnie będę czytał od 42 wersetu. Historia Pawła. To się dzieje z tego, co dobrze pamiętam, w Antiochii Pizdyjskiej. Kolejne to Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 42. 30-41. I czytamy tu od 42 wersetu takie słowa. Gdy opuszczali synagogę, prosili ich, aby w następny sabat opowiedzieli im znowu o tych sprawach. Znaczy Paweł z Barnabą tam był, jeśli chodzi o kontekst. Kiedy zaś zgromadzeni w synagodze się rozeszli, poszło wielu Żydów i nabożnych prozelitów za Pawłem i Barnabą, którzy z nimi rozmawiali, nakłaniali ich, aby trwali w łasce Bożej. Fajny taki względ, że dużo jakby była ta reakcja na to, co Paweł miał do przekazania. Dalej czytamy, w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. A gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich radość, cieszyli się z tego, że tak wiele osób chce podążać za Panem. Patrzycie tam na słowa, zgadza się z tym, co czytam? Nie bardzo się zgadza. No właśnie, tu jest taki tekst. Gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Jak to jest? Zgadzało im się wszystko w poprzedni sabat? Radowali się, cieszyli, szli jeszcze za Pawłem, jakby z Barnabą, wspierali ich w tym. A tutaj sukces ewangelizacyjny, prawie całe miasto, tłumy ludzi w każdym bądź razie, którzy się zjawili, również nie Żydów. I reakcja trochę nieracjonalna, prawda? Ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. No ja rozumiem, mogło ich jakieś emocje ogarnąć, ucieszyć się lub może im, no właśnie, jakieś zazdrość, ale żeby od razu jakby przestawić się w inne położenie i bluźniąc się sprzeciwiać wobec tego, co przed chwilką stwierdzili, że to jest fajne, właściwe, że chcieliby za tym podążać. Wspierali jakby, jak tam jest w słowach Pawła i Barnabę. To tak do zastanowienia się, jak to czasami wygląda, ale druga sytuacja. Przeskoczmy do 17 rozdziału Dziejów Apostolskich. I od wersetu 4. To są z kolei Tesaloniki. Kolejny etap z drogi Pawła. I dali się niektórzy z nich przekonać, przyłączyli się do Pawła i Sylasa, tym razem Paweł i Sylas, i również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Ale Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko, wzburzyli miasto, naszedłszy do Miazona, usiłowali stawić ich przed ludem. Wiemy, jeśli poczytamy sobie dalej, że tam doszło do pewnych zamieszek, że w rezultacie znowu Paweł poszedł dalej wędrować dalej, głosić nowinę, a tutaj znowu jakaś taka reakcja bardzo gwałtowna, nawet łączenie się z niegodziwymi ludźmi, tak jak tu jest napisane. Nie sądzę, żeby to, że tak powiem, ci Żydzi jakby sami z siebie, jakby to byli niegodziwi ludzie, którzy w zasadzie nic innego nie robili, tylko prześladowali innych, ale tutaj pod wpływem czegoś łączą się z pospólstwem, z niegodziwymi ludźmi i jakby wspólnie działają zupełnie w inną stronę, niż wydawałoby się, że powinni działać. I może jeszcze jedna sytuacja. To był Nowy Testament, ale skoczmy też do Starego Testamentu. Pierwsza Księga Samuela, 18 rozdział, jeśli byście mogli zerknąć.
18 rozdział pierwszej księgi Samuela i czytam od 5 wersetu. Ilekroć Dawid wyruszał dokądkolwiek go Saul wysyłał, miał powodzenie, tak iż Saul ustanowił go wodzem nad wojownikami. Podobało się to całemu ludowi, także sługom Saula. Gdy szli w czasie powrotu Dawida po zabiciu Filistyńczyka, wyszły kobiety ze wszystkich miast izraelskich na spotkanie króla Saula ze śpiewem, pląsami przy wtórze bębnów, z radosnymi okrzykami przy dźwiękach cymbałów. I odezwały się pląsające kobiety w te słowa: pobił Saul swój 1000, a Dawid swoich 10 000. I gniewało to Saula bardzo, nie podobało mu się to powiedzenie i rzekł: przypisano Dawidowi 10 000, a mnie przypisano tylko 1000, teraz brak mu już tylko królestwa. Od tego dnia, 9 werset, od tego dnia i nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Spoglądał z zazdrością, ale jak znamy historię Dawida, którą pewnie Dawida i Saula, ich relacji, dalszej drogi, no to nie było tylko spoglądanie z zazdrością. To była jakaś taka wojna do końca dni Saula, prawda? I znowu reakcja na co? Na to, że miał oddanego sobie wojownika, który by no, bez problemu życie i co tylko miał dla niego poświęcił, że miał cudownego dowódcę swoich wojsk potem, Dawida, który w ten sposób cudowny działał, i pewien impuls, który spowodował, że nie wykorzystał tego, a wręcz przeciwnie. Saul zmarnował ten cały potencjał relacji z Dawidem, potencjał jego oddania. Skierował no, na siłę wręcz przeciwko sobie to wszystko, z czego mógł skorzystać. No nie wiem, czy skojarzyło wam się, że we wszystkich tych trzech fragmentach jakby pojawiała się jedno słowo. Słowo zazdrość. Jak uważamy, znaczy zazdrość, nie chciałbym mówić tylko o zazdrości, chciałbym w ogóle zastanowić się nad tym, jak czasami nieracjonalnie, powiedzmy, że jakbyśmy się zastanowili nad postępowaniem tych Żydów w Antiochii, czy potem druga część, która była w Tesalonikach, czy w ogóle całym kierowaniem się życia Saula, no jakbyśmy mieli poradzić racjonalnie, żeby zareagował na to, co się wydarzyło, no to chyba byśmy stwierdzili, że to jakieś bardzo dziwne reakcje ludzkie i czasem bardzo gwałtowne, no jak wiemy z pewnych historii Dawida z Saulem, które są wywoływane no tutaj zazdrością, ale sądzę, że mamy przykłady też różnych innych takich impulsów, które pobudzają do działania i jakby z boku patrząc wygląda, że to zupełnie jest bez sensu, taki sposób rozwiązywania. Więc jak to jest? Nie wiem, zazdrość, jakbyście określili, co to jest? To jest coś między uczucie czy emocja? Emocja bardziej, tak. No i tak to najczęściej jest klasyfikowane jako emocja. Zresztą my czasami w języku potocznym używamy wymiennie kwestii uczucia czy emocje. Jakkolwiek no jest to coś troszkę innego, jakbyśmy sobie zaczęli tłumaczyć, prawda? Emocje to kojarzy nam się właśnie z takim odczuciem, który jest w miarę taki gwałtowny, pobudza do pewnego działania albo do zaniechania pewnych działań. I kiedy mówimy, że ktoś jest skierowany przez emocje, to najczęściej mamy w domyśle, że to jest coś, co jakby tak automatycznie się dzieje, coś, co nie wiem, albo nauczył się tego, albo z natury, kiedy takich emocji, znaczy tak, no zerknąłem na te emocje, to nie jest jednoznaczne nawet określenie, oczywiście są całe teorie psychologiczne na temat emocji, co jest emocją, a co już jest jakby uczuciem, jak, pomimo że uczucie, to się stwierdza, że to jest coś, co jest budowane, co jakby składa się z wielu części, buduje jakiś fragment naszej osobowości, że możemy tym sterować. Emocjami troszkę mniej, bo te emocje się po prostu pojawiają. Są przykłady takich kilku wyrażanych emocji podstawowych. Według różnych źródeł to jest albo takich 6 emocji podstawowych: radość, smutek, strach, odraza, zaskoczenie, gniew.
Według innej teorii, którą znalazłem, to jeszcze jest taka ósemka emocji, może trochę mniej intuicyjne, ale ktoś do tego zalicza również oczekiwanie i zaufanie. Ale są to pewne takie sygnały, które dostajemy, odbieramy może najczęściej nawet nie do końca zdając sobie sprawę, w jaki sposób nasz organizm odbiera te sygnały, że coś jest w porządku, że jest nam dobrze albo jest nam źle, że coś nam nie pasuje i jest to jakiś impuls do działania, albo przynajmniej organizm nas jest tak nauczony, że jest to pewien impuls do działania. No i cóż, można by na przykładach jakichś takich brzydkich rzeczy, które się działy pod wpływem emocji, zresztą jeśli kojarzycie często w przypadku spraw sądowych i czy ich czynów, no to czasami sąd rozważa, czy to jest działanie w afekcie, czyli pod wpływem emocji, czy to jest z premedytacją. W naszych regułach sądowniczych zwykle działanie w afekcie jest pewną taką okolicznością łagodzącą, chociaż nie zawsze. Ale nie zawsze, w niektórych sądownictwach jest wręcz przeciwnie, to znaczy to, że ktoś działał w afekcie, wcale nie jest okolicznością łagodzącą. To raczej bardziej jakby sugeruje w tym, znaczy sąd idzie w tym bardziej w tym kierunku, że no to jest ktoś naprawdę nieobliczalny i bardziej trzeba się jakby przyhamować jego działania. Także podejścia są różne, jeśli chodzi o tą stronę prawną, do tego, czy te emocje, czy to sterowanie emocjami, to jaki ma wpływ na naszą odpowiedzialność za to, co robimy. Ale zdajemy sobie sprawę, że odpowiedzialność to jedna sprawa, a no nasze takie to, że te emocje naprawdę bywają, działają, no to mamy przykłady w tym, co przeczytałem, ale mamy przykłady pewnie też z własnego życia. No jak jest z tymi emocjami? Czy to jest coś, co taki bagaż, który nam przeszkadza, czy po coś w naszym organizmie jest? Może jeszcze jedno, jeśli chodzi o inne strony zagadnienia, też jeszcze abstrahując od kwestii duchowych, jest coś takiego, na pewno zetknęliśmy się, że ludzie starają się jakoś to klasyfikować, porównywać między sobą, w ogóle swoje zachowania, starają się szufladkować ludzi, że ten to jest bardziej, nie wiem, helorykiem, ten jest mądrzejszy, ten jest głupszy i tak dalej. To niektórzy robią to bardzo, bardzo, że tak powiem, otwarcie, niektórzy tylko w swoich umysłach, że tak powiem, tak delikatnie oceniają, no to ten człowiek jest taki, ten człowiek jest taki. Ale w każdym bądź razie ci, którzy starają się to robić bardziej otwarcie, systematycznie, no to czasami opracowują jakieś metody pomiaru tego, prawda? Czy ktoś jest, na przykład metody pomiaru inteligencji, nie? Zetknęliśmy się z takim wskaźnikiem inteligencji, IQ. No i przez jakiś czas po tym ludzie się bardzo ekscytowali w pewnym momencie, kiedy stwierdzili, że można to jakoś badać, jakieś testy są, coś z tego wynika. No i starali się to zastosować w różnych działaniach, na przykład, nie wiem, wybierając ludzi do jakiejś roli, powierzając im jakieś zadania, no to tak w pierwszym momencie można było stwierdzić, no tak, jak ktoś ma wyższy poziom inteligencji, potrafi rozwiązywać jakieś zadania, no bo tak te testy wyglądają, no to w zasadzie powinien się sprawdzić, powinien mieć lepsze efekty. No, bardzo szybko okazało się, że ten miara tego IQ, tej inteligencji jest taka dosyć wąska i w dodatku okazało się, że całkiem bardzo często na tyle rozbiega się z efektami działań tego człowieka, że no to nie ma zupełnie sensu, że badając nad tym, czy menadżerowie, czy jacyś kierownicy projektów, czy ktoś, kto miał jakieś zadania, jak sobie z tym radzili, czy nie wiem, kierowanie zespołem, tego typu rzeczy, okazało się, że to IQ miało jakiś wpływ, no ale bardzo, bardzo znikomy. No i po iluś tam latach później zaczęli psychologowie patrzeć na to szerzej. Pojawiła się taka pojęcie, potem próba miary inteligencji emocjonalnej. Nie wiem, czy może już mniej się z tym zetknęliście, że próbują nie tylko IQ, ale EQ, czyli EQ też takie wskaźniki ludziom wyznaczać.
No to okazało się na tyle złożone, że nikt nie pokusił się o jakieś specjalne testy, które mają zbadać, czy ktoś ma jakieś preferencje, taką inteligencję emocjonalną do tego, żeby mu się udawało, żeby był dobrym menadżerem, żeby dobrze czymś kierował, żeby, nie wiem, jakiekolwiek zadania wykonywał lepiej lub gorzej w swoim życiu. Natomiast mimo wszystko, że tak powiem, tego się badacze uczepili i analizują cały czas, o co to chodzi, co pomaga, co przeszkadza. To jeszcze wracając do tego EQ, przepraszam, tej inteligencji emocjonalnej. O ile tutaj są jakby psychologowie troszkę zdystansowani od mierzenia tego jakoś takiej konkretnej skali, ale wskazują, jakie to są sfery zagadnień dotyczącej tej inteligencji emocjonalnej. No i przeczytam to, co znalazłem. Takie 5 punktów, jakby 5 zakresów tego, co sugeruje, że człowiek jest, no może sobie dobrze radzić. I to akurat jakby bardziej się sprawdza niż to IQ w określaniu tego, czy jakiś człowiek na jakimś stanowisku kierowniczym, relacji z ludźmi, prowadzenia jakiegoś projektu bardziej się sprawdzi, czy nie. Pierwsze hasło to jest samoświadomość. Umiejętność rozpoznawania własnych emocji. Może przeczytam dalej. Drugi punkt to jest samoregulacja, zdolność kierowania emocjami. Trzecie to jest motywacja, sztuka podporządkowania emocji wybranym celom. Czwarte to jest empatia, zdolność do wczuwania się w uczucia i potrzeby innych. I piąty punkt, umiejętności społeczne, łatwość nawiązywania i podtrzymywania związków w relacji ze światem. Aż 3 punkty z tych 5 dotyczą właśnie emocji, ale nie w kwestii tego, czy ktoś jest, no tak na pierwszy rzut oka, bardziej emocjonalny, mniej, jest bardziej czuły, czy bardziej odbiera coś, czy mniej odbiera, tylko właśnie w jaki sposób potrafi działać z tymi swoimi emocjami. To znaczy, czy umie rozpoznawać te swoje emocje i analizować, czy umie kierować tymi emocjami, a nie jest kierowany tymi emocjami. I czy potrafi budować odczuwanie tych emocji, czy potrafi podporządkować tym celom, które sobie wskazuje, budowanie tych własnych emocji, czyli ta pod hasłem motywacja. Jeszcze pozwolę sobie na takie jedno doświadczenie a propos właśnie tego znaczenia tego, czy my się zastanawiamy, czy my potrafimy rozpoznać i w ogóle chcemy wglądać w siebie, jak te emocje działają, dlaczego się pojawiają i tak dalej. Zaraz wrócę do tego również, czy Słowo Boże do tego namawia, czy nie. Ale w każdym razie takie doświadczenie, które gdzieś tam przeczytałem, dotyczące tego, na ile ważne jest to, czy my wiemy, co nami powoduje, czy nie. Czy jesteśmy świadomi, że właśnie podlegamy impulsowi, nie wiem, gniewu, strachu, czy jakiejś tam innej emocji, czy stwierdzamy, czy nam to ignorujemy, nie wiemy na ten temat nic. Mianowicie, znowu, jak zwykle, to w doświadczeniach jest grupa osób, która podobne jakby na nich się przeprowadza rzeczy, tylko jest pewna różnica. Dokładnie jest grupa osób, której podano dożylnie adrenalinę, czyli taki hormon, który zdecydowanie pobudza do działania. No, kojarzy nam się to właśnie, że niektórzy na przykład potrzebują adrenaliny, prawda, i lubią, nie wiem, skakać na bungee albo jeździć gdzieś tam między dzikie zwierzęta i gonić się z lwami. Ale w każdym bądź razie jest to pewien mechanizm w naszym ciele, który, kiedy wydziela się adrenalina, pobudza to nas do aktywności, po to, żeby nasze reakcje były szybsze. No i eksperyment polegał w ten sposób, że części z tych osób, jakby jednej części uświadomiono ją, że dostali właśnie zastrzyk adrenaliny, że to będzie na pewno na nich działało pobudzająco, a drugiej części powiedzieli, no to są jakieś tam wzmacniające witaminki, coś w tym rodzaju. I potem wszystkich tych poddali pewnym stresującym sytuacjom. To znaczy, tam konkretnie chyba chodziło o to, że no, sprowadzili im do towarzystwa ludzi, którzy ich mieli za zadanie wkurzać.
czyli jakieś tam skwazać problemy, prowokować słownie, może czasami nie tylko słownie, do pewnych zachowań. No i okazało się, że jest wyraźna różnica. Ci, którzy byli świadomi tego, że dostali ten hormon, który pobudzi ich działanie, który jakby zintensyfikuje działanie ich zmysłów, reakcje na różne sytuacje, oni poradzili sobie zdecydowanie lepiej. Oni nie dali się tak łatwo sprowokować, nie dali, że tak powiem, się ponieść tym emocjom, które im towarzyszyły, bo mieli świadomość, że jest pewien czynnik, który ich pobudza do tego. Ci, którzy nie mieli tej świadomości, poradzili sobie zdecydowanie gorzej. Łatwiej ich było wyprowadzić z równowagi, bardziej gwałtowne ich były reakcje, kłótnie i tak dalej na te sytuacje stresujące, w których się znaleźli. Także jak widać, jakby same emocje to jest jedno, a drugie jest właśnie spojrzenie na te emocje. Czy my zawsze pozwalamy tym emocjom działać po swojemu, czy w pewnym momencie staramy się spoglądać, jak one działają, staramy się analizować i dodawać do tych impulsów emocjonalnych również to, co wiemy, to, czego się nauczyliśmy, to, co wiemy, że jest dobre, a nie tylko to, co w danym momencie, do czego nas kieruje. Wróćmy na chwilę na karty Pisma Świętego. I może najpierw... Może najpierw z listu do Koryntian. Trzeci rozdział list do Koryntian. Początek trzeciego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Tu są takie słowa. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość, kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Tu Paweł określa jakby dwie strony zagadnienia. Tu mówię o sferze duchowej i sferze cielesnej. Z jednej strony może nam się to kojarzyć, że sfera duchowa to jest no, jakieś takie uniesienie, oddalenie od rzeczywistości, ale chyba nie o to tutaj Pawłowi chodzi. Tutaj sferę, ja przynajmniej to tak odbieram, że sferę cielesną, czy tam taki ludzki, popularny sposób postępowania, to jest właśnie, tu jest jako przykład, zazdrość, kłótnie, to jest poddawanie się bezpośrednie, jakby może bezrefleksyjne albo słabo refleksyjne, to w jaki sposób działają nasze emocje. A z kolei, kiedy wejrzymy na to w sposób, wykorzystamy to wszystko, czym nam Bóg obdarzył. Bóg nas obdarzył zarówno emocjami, które za chwilkę powiem są bardzo ważne, jak i obdarzył nas rozumem, obdarzył nas doświadczeniami, obdarzył nas drogą, przez którą nas prowadzi, po to, żebyśmy potrafili to razem wykorzystać. Nie wiem, czy tak to odbieracie. Ja tu odbieram te słowa Pawła, że właśnie jesteście, reagujecie, zresztą za chwilkę jeszcze inny fragment. Może dla porównania z listu Jakuba, trzeci rozdział. Jakkolwiek czasami spoglądamy na to, co pisał Jakub w konfrontacji do tego, co pisał Paweł, zwłaszcza jeśli chodzi o usprawiedliwienie z wiary, z uczynków, że to są takie jakby inne strony spojrzenia. Natomiast tutaj jest temat dotyczący właśnie ludzkiego postępowania, ludzkich reakcji. Od trzeci rozdział i od 13 wersetu brzmi tak. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość, kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie.
Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. To są już jakby efekty, owoce. I jakbyśmy to przeczytali, porównali z listami Pawła, no to tutaj mamy jakby jeden do jeden, że tak powiem, ten obraz wyboru tej właściwej drogi. I tu już są opisane jakby te efekty tego, czy postępujemy ludzką mądrością, tak w cudzysłowie, tak jak Paweł to nazwał, czy cielesnością, czy nie mamy tego bufora pomiędzy tym, co odczuwamy, a naszymi reakcjami, naszymi działaniami, czy wykorzystujemy jako ten bufor to wszystko, czym nas Bóg obdarzył. I może jeszcze jeden przykład, w takim razie wydaje mi się taki ostrzegawczy, do listu do Rzymian, jakbyśmy sobie przeskoczyli. I tutaj początek listu do Rzymian. Tam w pierwszym rozdziale jest kwestia pogan, kwestia tych jakieś tam wstęp do tego rozważań, jaka jest droga pogan, jaka jest droga Żydów, gdzieś tam pokazane, że tak naprawdę jest jest możliwa tylko jedna droga, pomimo różnej historii, pomimo różnych doświadczeń, ale tutaj jest pewien taki smutny odniesienie do tych reakcji ludzkich. Tutaj wcześniej, w 21 wersecie jest taki wstęp do tego. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga, nie złożyli Mu dziękczynienia, znikczemnieli w myślach swoich, ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. I potem przeskakując do 28 wersetu, a ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. No i potem mamy 29, 30, 31 werset, całą listę takich pejoratywnych, delikatnie mówiąc, określeń tego, co się dzieje. Ale tutaj to stwierdzenie mnie uderzyło w 28 wersecie. Nie uważali za wskazane uznać Boga, nie przyjęli jakby w całości tego, czego On chciał ich nauczyć. Jakkolwiek On tu pokazuje, że to nie chodziło tylko o to nauczanie stricte ze Słowa Bożego, bo tu jest przykład pogan, którzy, jak obok jest napisane, mogą zobaczyć w pełni Boga w tym, co oglądają na świecie, w Jego stworzeniu, w Jego regułach działania, ale mimo wszystko gdzieś tam zamknęli się na Jego działanie i Bóg, tutaj jest napisane, wydał ich na pastwę niecnych zmysłów i w związku z tym, żeby czynili to, co nie przystoi. Jakby nie skorzystali z Bożej nauki, aby te swoje zmysły, reakcje, aby swoje emocje, nie zawsze to, znaczy może słowo poskromić nie jest dobre, bo to nie o to chodzi, żeby wykorzystać je w dobrym celu, żeby zrozumieć sygnały, które one dają. Bo tak jak wracając w ogóle do emocji, no to chyba zdajemy sobie sprawę, że to nie jest tak, że w takim razie dobry jest taki człowiek, czy wszystko jest w porządku z człowiekiem, który jest takim zupełnie nieemocjonalnym, który nie odbiera tych sygnałów. W związku z tym również na nie nie reaguje, trudno go zdenerwować, nie wiem, może nie robi nic złego, no bo w zasadzie w ogóle niewiele robi, bo te emocje, jeśli go nie sterują, to również nie ma impulsów do tego, żeby cokolwiek zrobić, bo zdajemy sobie sprawę, że emocje mają w naszym życiu pewną rolę, mają za zadanie nam uzmysłowić, pokazać, jaka jest rzeczywistość, zmobilizować nas czasami do czegoś, do działania albo do zaprzestania działania, no te takie emocje, nie wiem, jeśli czujemy, że jest dobrze, przyjemnie, no to jest jakiś impuls do tego, żeby jakby rozwijać tą sytuację, tą sferę, ale znowu, jeśli jakby skrócimy tą drogę i stwierdzimy, że jest nam dobrze, w związku z tym idziemy w ciemno w to, co się dzieje, pominiemy kwestie naszych doświadczeń i oceny, czy to jest naprawdę dobra droga, no to właśnie jesteśmy sterowani emocjami. Tak samo możemy być sterowani, czasami może nawet bardziej dramatycznie, z emocjami negatywnymi, które
których tak z nazwania tu jest więcej w tej liście emocji, czyli nie wiem, strachem, złością, nienawiścią, a czy może inaczej, to już nie są, to już jakby są konsekwencje pewnych takich podstawowych emocji, tego jest cała masa. Ja zacząłem wczoraj chciałem sobie tak popatrzeć na to w internecie, jak to psychologowie patrzą na te emocje, no to zaczęło mi się to mnożyć w ogóle. Znalazłem jakieś takie koło emocji, gdzieś tam rozkładało się z tych 8 podstawowych, które tam akurat przyjęli, na jakieś kilkadziesiąt różnych stanów, które one wzbudzają, ale mniejsza o to. W każdym bądź razie emocje mają za zadanie nas poinformować o pewnych rzeczach, że jest dobrze, że jest źle, że musimy się nad czymś zastanowić. Natomiast no źle jest, jeśli stwierdzimy, że żyjemy, idziemy na łatwiznę. Jak nam jest źle, to nie wiem, albo jak się czegoś boimy, to z definicji uciekamy, albo z definicji atakujemy, a nie zastanawiamy się, czy w tej sytuacji to nie należy się skryć, czy w tej sytuacji właśnie nie trzeba uciekać, bo to jest taka impuls, prawda, do pewnego działania, do ochrony siebie czasami, do ochrony swojej fizyczności, swojej psychiki, ale potrzebne jest to dołożenie tego, w jaki sposób, no i do czego jeszcze są potrzebne emocje. Tutaj wspomnieliście, zerknęliście, była mowa o tym, że emocje się udzielają, że bardzo łatwo się zarazić jakby czyimiś emocjami i takimi negatywnymi, i pozytywnymi, ale one do tego między innymi służą, do tego, aby ułatwić nam relacje z drugim człowiekiem. Za pomocą emocji nie zawsze jesteśmy w stanie przyjść i słowami wyrecytować, powiedzieć, o co nam chodzi i w taki sposób wybudować relacje z drugim człowiekiem. Nie, do tego potrzebna jest cała gama naszych działań, właśnie sterowanych czasami emocjami, które powodują jakieś grymasy twarzy, powodują nasze machanie rękami, zależy jak to bardzo jest właśnie taki, mówiąc potocznie, emocjonalny, ale mimo wszystko są to pewne rzeczy, których używamy i bez czego jakby Pan Bóg po to w nas programował, żebyśmy je wykorzystywali. Motywują do działania, pomagają w podejmowaniu decyzji, ułatwiają komunikację, budowanie relacji z innymi ludźmi. Natomiast w czym problem? Znaczy na pewno taki podstawowy problem, który się wydaje, że do tego, co Bóg nas wbudował w nas jako pewne reakcje, które mają nam pomagać, potrzebne jest wszystko inne, czym nas chce obdarzyć. Potrzebne jest to, żeby być otwartym na doświadczenia, przez które nas przeprowadzi, na nasz umysł, rozum, którym nas też obdarował, po to, żebyśmy przeanalizowali zarówno to, co czytamy, słyszymy, to w jaki sposób, jakie doświadczenia przez nas, jakie przeszliśmy. Także Bóg chce, żebyśmy wykorzystali wszystko, czym nasze organizmy obdarował, po to, żebyśmy mogli podążyć za Nim, bo gdzieś tam, kiedy postawimy temu tamę, no to tak jak tutaj to ostrzeżenie w liście do Rzymian, kiedy odrzucamy pewną Bożą ofertę, no to jednocześnie skazujemy się na to, żeby być sterowany czasami przez kogoś, a może bardzo często przez kogoś innego. Jest ktoś, kto od kilku tysięcy lat uczy się, jak można wykorzystać w złą stronę również to, że my jesteśmy istotami emocjonalnymi, to, że pewne reakcje, jeśli nie są jakby dodatkowo kontrolowane, no to te reakcje czasami są automatyczne. Te reakcje wynikają w ogóle z wbudowanych takich w nas działań, to znaczy, no nie wiem, jeśli się czegoś boimy, coś nas boli, no to ta reakcja jest czasami prawie że automatyczna, ale również są to reakcje, których się uczymy w trakcie naszego życia, że nie wiem, jak nas ktoś irytuje, to w końcu żeśmy się nauczyli, żeby zmachnąć ręką i iść. Albo inni się nauczyli, że jak ktoś nas irytuje, to należy, że tak powiem, nie wiem, zirytować go jeszcze bardziej, prawda? Tak, żeby on od nas uciekł. Ale wracając do tych niebezpieczeństw, co mi się wydaje, znaczy podejścia do życia, albo może jeden taki przykład dla
dla unaocznienia tego, czy jesteśmy sterowani przez emocje, czy analizujemy tą sytuację i czy nasze emocje nas w ogóle nie, nasze reakcje na emocje nas w ogóle nie odciągają od rzeczywistości. Nie wiem, czy taką historyjkę słyszeliście, jak dwóch spotyka się niegdyś dobrych przyjaciół. Jeden do drugiego mówi, wiesz, ty już nie przychodź więcej do nas do domu, nie odwiedzaj nas. To jest... No ale o co chodzi? Wiesz, bo ostatnio jak byłeś u nas, wyszedłeś, potem gdzieś nam zginęła taka złota łyżeczka. No a ten, no a gdzieś, co ty myślisz, że to ja ci wziąłem? Nie, no ja ten, nie, no wiem, że to nie ty, bo ta łyżeczka się znalazła, ale niesmak pozostał. Więc jeśli sterujemy się tak emocjami, abstrahując od rzeczywistości, że ta łyżeczka się znalazła, no to możemy tak trochę humorystycznie w takim miejscu się znaleźć. Więc po pierwsze, no właśnie, po pierwsze, no cały czas właśnie wraca mi to do głowy, że emocje są bardzo potrzebne w naszym życiu. I fakt, że też te różne temperamenty nasze, które z kolei też psychologowie sobie dzielą, cholerycy, flegmatycy, no można właśnie stwierdzić, że jedni są jakby tak bardziej podatni na emocje, drudzy są mniej podatni na emocje, ale to nie znaczy, że ktokolwiek z nich te emocje nie ma. Może się nauczył albo gdzieś tam troszkę ma wbudowane, że w inny sposób zaczyna na nie reagować. Natomiast do tego, do tych naszych osobowości, po to, żeby nie być cholerykiem, flegmatykiem, sangwinikiem i kimś tam jeszcze czwartym? Słucham? Melancholikiem, no właśnie. Żeby nie być takim, że jak ktoś do nas podejdzie i stwierdzi, a ty jesteś choleryk, to z tobą nie, to ja już nie chcę z tobą gadać, bo zaraz mi wtłuczesz, albo a ty jesteś flegmatykiem, to w zasadzie też nie ma co z tobą gadać, bo i tak na nic nie reagujesz. To jest pewna nasze predyspozycje, natomiast Pan Bóg nas uczy, żeby dobudować, znaczy żeby wykorzystać w tym to wszystko inne, co nam daje i wtedy nie będzie problemu. No wiemy, że ten kolega, że nie wiem, ja jestem flegmatykiem, tu ktoś się deklarował jako choleryk, Krzysiu bodajże, ale kiedy Pan Bóg, pozwalamy Panu Bogu działać z tymi naszymi jakby predyspozycjami, no to wtedy mamy całą grupę wspaniałych przyjaciół. Ten jest cholerykiem, ten jest flegmatykiem, ten jest melancholikiem, ale to jakby czasami pomaga do tego, żeby w pewnych sytuacjach wykorzystać czyjeś możliwości, a nie jest barierą, która stwierdza, że on już tak reaguje na wszystko, w związku z tym nie ma się czego innego, co po nim spodziewać i jakkolwiek wykorzystywać tego. Tego też chyba sobie tak, jak na spokojnie się zastanowimy, to zdajemy sobie sprawę, kto tak naprawdę, albo po jakimś takim reakcji pewnie, kiedy właśnie pozwolimy sobie na to, żeby nasze emocje tak automatycznie przerodziły się w nasze działanie, no to bardzo często potem, i może dobrze, przychodzi chwila refleksji, żeby się tak zastanowić, kurczę, kto mnie podkusił, żeby w ten sposób zareagować? Kto mnie podkusił, żeby tak, nie wiem, wykrzyczeć komuś na głos to, co mi się nie podobało, bo nagle mnie coś... No potem mamy czasami chwilę refleksji i dobrze na ten temat, ale między innymi skieruje nas na to, że właśnie jest ktoś, kto, zacząłem już mówić, kto od kilku tysięcy lat się uczy, jak wykorzystać te emocje, kiedy my pozwolimy się im tylko prowadzić. No wiecie, o kim mówię. To jest tak, że no tak, jeśli działamy tak przysłowiowo emocjonalnie, no to reagujemy po prostu. Jest taka prosta zasada akcji i reakcji, prawda? I to jest, no czasami taki człowiek, który reaguje emocjonalnie, obojętnie w którą stronę, jest dosyć łatwo przewidywalny i łatwo też sterowalny. No tak jak żeśmy powiedzieli, że Bóg jest delikatny, Bóg tego nie wykorzystuje, Bóg chce nam pokazać te możliwości, dał nam po to, ale jest ktoś, kto zupełnie bez żadnych, że tak powiem, obciachów chciałby to wykorzystać, jeśli właśnie w ten sposób działamy. Jeszcze jedna taka myśl, zanim wrócę jeszcze do słów ze Słowa Bożego. Tak mi się kojarzy,
że no jest taka grupa faktycznie emocji jakby w nas budowanych bardzo szybko, nie wiem, że strach czy coś takiego, które również wydaje się, że znaczy strach, nie wiem, obrzydzenie, jakaś tam, nie wiem, co tam jeszcze było z tych podstawowych emocji, które w zasadzie można powiedzieć, że są wbudowane. Gniew, odraza, zaskoczenie, smutek, radość, które w zasadzie wydaje się, że w automatyczny sposób się w nas pojawiają. I to z jednej strony jest prawda, ale z drugiej strony zdajmy sobie sprawę przez lata, ile tam żyjemy do tej pory, nie wiem, od 20 paru, tak, do 70 paru pewnie, czy 80, jak nasze działanie wobec tych emocji, które się pojawiają, a nawet nasza ocena tych emocji się zmieniała. Czy my się też uczymy, my sami pozwalamy kształtować się swoim emocjom, pozwalamy na to, żeby jedne jakby bardziej opanowywały nasze wnętrze i były tam naszym takim panem i władcą, a inne emocje może potrafiliśmy, udało nam się znaleźć dla nich miejsce, że to są właśnie te takie sygnały, dobre sygnały, z których możemy skorzystać, możemy skorygować może nasze działanie, bo to też do tego służy, że jeśli brniemy w jakąś ślepą uliczkę, to czasami pojawia się przerażenie, gdzie żeśmy zaszli po to, żebyśmy potrafili zawrócić. Więc sami chyba też rozumiemy, że gdzieś tam sobie budujemy nasze reakcje na te emocje, na to działanie. Pamiętacie ten tekst, przewodnik, który był przeczytany z psalmu? Już on wiele razy wracał do mnie właśnie z różnymi refleksjami. Psalmista tu napisał: co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałem, widząc pomyślność bezbożnych. Omal nie zareagowałem automatycznie, omal nie pozwoliłem jakby się na bezkrytyczne uleganie tym emocjom zazdrości. I takie, żeby zbliżając się do końca, nie było takich negatywnych stwierdzeń, że jesteśmy sami sobie, że tak powiem, pozostawieni i musimy walczyć z tymi swoimi emocjami. To może z listu do Tytusa. Trzeci rozdział, a wczoraj chyba ten fragment też brat Zenek wspomniał na spotkaniu. Trzeci rozdział listu do Tytusa. I od trzeciego wersetu są takie słowa. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości, rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości, zazdrości, znienawidzeni, nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy objawiła się dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynku sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia, przez odnowienie, przez Ducha Świętego. Bóg zna nasze problemy związane z emocjami. On wie, jak nas stworzył, wie, po co te emocje stworzył i chce nam pomóc, żebyśmy odnaleźli tę właściwą rolę tych emocji, żebyśmy je wykorzystali w dobry sposób. I nawet jeśli byliśmy niegdyś tacy, jak w tym trzecim wersecie, a może jesteśmy, gdzieś tam widzimy echa tego, tych naszych reakcji emocjonalnych, to cały czas jest Boże wezwanie, że On chce nas odnowić przez Ducha Świętego, przez Jego działanie, przez to, jak nas prowadzi. Czasami te nasze, przez te drogi, przez które nas prowadzi, nie zawsze nam się podobają. Czasami nawet może nam się wydawać, że pewne sytuacje prowokują nas do jakichś zachowań, ale odbierzmy to, o ile się tylko da, jako pewną naukę, jak wyglądają, czego nam jeszcze brakuje, tak jak wracając do bogatego młodzieńca, który potrafił w jednej z Ewangelii, znaczy tam są różne teksty, ale w jednej Ewangelii jest jasnie napisane, kiedy on pyta się Jezusa, czego mi jeszcze brakuje? Więc popatrzmy na te doświadczenia, które czasami
uzewnętrzniają, objawiają nasze niedoskonałości, to nasze działanie takie emocjonalne, cielesne, a nie duchowe, jako na pewno Boże prowadzenie, to, że chce nas właśnie nauczyć korzystać z tych emocji we właściwy sposób. Jeszcze takie słowa, które też dają do myślenia moim zdaniem. Zwróćmy jeszcze do listu do Jakuba. Tam już żeśmy sięgali chyba do trzeciego rozdziału, ale w pierwszym rozdziale listu do Jakuba, 14 i 15 werset. Taka anatomia błędu. Jakub, first chapter, 14-15. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Tutaj jest mowa o pożądliwościach, które nas kuszą. W pewnym sensie te pożądliwości, które nas kuszą, najczęściej wykorzystują nasze takie emocjonalne stosunek do różnych rzeczy. Coś nam się podoba, coś nam się nie podoba, coś nam sprawia przyjemność i możemy jakby temu ulec. I tu jest pokazany jakby taki kolejny etap. W pewnym momencie ulegamy. I to czasami bywa, i tu jest mowa, że kiedy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. Mi się kojarzy, pocznie, to jest taki moment, który został przygotowany jakby tam przez pewne działanie, ale to jest taki moment, kiedy coś pocznie, wtedy wchodzimy na tą złą drogę, a potem, kiedy jakby nie pozwolimy Bogu się uczyć, wyciągnąć z tej drogi, to tu już jest taki, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Jest pewien proces, kiedy my wchodzimy w pewien błędną drogę, i to nie jest dobre, ale to jest jakby taki impuls, który nam się zdarza, ale potem jakby tragedia się zdarza, kiedy pozwolamy temu dojrzewać. I wtedy tu jest jakby inny moment, to znaczy tu już jest powiedziane, że to rodzi śmierć. Na koniec jeszcze tak strona zdrowotna, bo wczoraj mi wpadła w oko. Wpadła mi w oko karteczka, która u nas wisi od dawna na tablicy korkowej. Moja żona ją tam powiesiła. Ja tam przeczytałem słowa, tak, strona medyczna, doktor medyczny Sang Lee. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu był chyba ze dwukrotnie, czy trzykrotnie w Polsce, tam wykłady miał na kampie i tak dalej. Ja szczerze mówiąc byłem zakochany w nim, chociaż faktycznie, proszę, bez podtekstów, chociaż faktycznie jak tak się, może inaczej, kiedy się nie wsłuchało w to, co on mówi, ja przynajmniej to tak odebrałem, to on miał specyficzny sposób, nie wiem, jakby to nazwać, czy on był... Może on był flegmatykiem przy okazji, bo jak, znaczy nie, to chyba nie było to, ale to było coś takiego, że jak on opowiadał te swoje wykłady na kampie i potem tak słuchałem, jakby tak, jeśli nie wchodziłem w to emocjonalnie, to stwierdziłem, że ojej, przecież on to powinien powiedzieć w jednym zdaniu, on już od pół godziny opowiada jedno zdanie. To tak było, ale kiedy wszedłem jakby emocjonalnie, może źle powiedziałem, wszedłem w to, co mówi naprawdę, zacząłem się zastanawiać, wtedy jakoś tak bardzo mnie to utkwiło, jak on z różnych stron jakby to jedno zagadnienie próbuje nam wyjaśniać, objaśniać i tak bardzo zgodziłem się z jego punktu widzenia, że mi to zaczęło strasznie pasować. Ale może mniejsze o to. Tam są takie, jest taki jego tutaj tekst, który zeskanowałem sobie, bo wczoraj to znalazłem na tablicy, dotyczące kwestii zdrowotnych, to znaczy chorób z autoagresji, autoimmunologicznych. I tu jest tak, zarówno profilaktyka, jak i leczenie w tego rodzaju problemach polega na kontrolowaniu emocji. Trzeba myśleć pozytywnie pod każdym względem i bez względu na cokolwiek, kochać siebie i innych, wybaczać, okazywać cierpliwość, mieć czysty, często uśmiech na twarzy, być wyrozumiałym, serdecznym, współczującym. W takich warunkach komórki T,
To są takie komórki tam nasze, które mają za zadanie ochronę, ale w chorobach autoimmunologicznych to zwracają się przeciwko nam. Komórki te powracają do zdrowia i zaczynają reagować prawidłowo. Przestają zabijać swoje własne tkanki, a wszystkie procesy autoimmunologiczne zanikają. Może to jest taki trochę idealny obraz tego, jak to może fajnie przebiegać, to nigdy nie jest tak proste, ale w każdym razie to jest ten kierunek, który jest również zauważany przez medycynę, jeśli również w zakresie zdrowotnym, kiedy, po to, żeby uzyskać równowagę w naszym ciele, to też musimy w jakiś tam sposób przyglądać się swoim emocjom i uczyć się je kontrolować, a nie być kontrolowanym przez nie. Tam był jeszcze taki fragment, i to może już na zakończenie, pod tym tekstem Sangali, fragment z przypowieści Salomona, 4 rozdział, jeśli chcecie zerknąć, bo ja przeczytam tylko jeden werset, 4 rozdział, 23 werset. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca i umysłu, wnętrza, bo z niego tryska źródło życia. Znaczy tam jest przetłumaczane częściej, jak ja przeczytałem wszystkie, jako serca, ale to słowo dotyczy umysłu, wnętrza. Chodzi o to, że z naszego wnętrza, że musimy no, zdawać sobie z tego sprawę, że wiele z tego, w jaki sposób żyjemy, działamy, wynika jak to, co budujemy we swoim wnętrzu. Jeszcze może na koniec, bo przypomniało mi się też słowa Jezusa. Może z pewnego względu dla Żydów kontrowersyjne, kiedy Żydzi czy tam starsi stwierdzili, dlaczego twoi uczniowie nie myją rąk, prawda? Nie sądzę, żeby wtedy Jezus chciał im powiedzieć tymi słowami, albo nie trzeba było myć rąk. Nie, chciał im pokazać coś ważniejszego, że to, co naprawdę zanieczyszcza, że to jakby oni to traktowali nie tylko jako higieniczne, ale jako taką czystość rytualną, to, co naprawdę zanieczyszcza człowieka, pochodzi z jego wnętrza, złe myśli, on tam wymieniał wtedy, prawda? Czyli też był ten jakby ten sygnał taki ważny, że my to swoje wnętrze budujemy i o niego musimy dbać, zarówno pod względem fizycznym. Tutaj pewnie mycie rąk nie jest czymś złym i pielęgnacja, ale również pod względem psychicznym badać te swoje, pozwolić, tak jak, no jeszcze ostatni cytat już naprawdę, bo mi się przypomina z kolei z psalm, jeden z psalmów Dawidowych, kiedy Dawid woła: Panie, badaj moje serce, moje nerki, moje wnętrze, jakoś tam było, czy ja nie kroczę drogą zagłady. Czyli pozwólmy Panu badać, czy myśmy tak nie zbudowali tych swoich reakcji na emocje, że pozwalamy się kierować komuś innemu, a nie korzystamy z tego cudownego Bożego prowadzenia i nie wykorzystujemy tych darów, emocji do tego, do czego powinniśmy wykorzystywać. Amen.